Znamy szczegóły Mój Prąd 5.0. Zostaw subskrypcję na naszym kanale, aby nie ominęły Cię ciekawe materiały ze świata OZE. Ostatnio nagraliśmy film o tym, czego nie powie Ci sprzedawca fotowoltaiki, a na końcu materiału będziesz mógł do niego przejść. A teraz przejdźmy do szczegółów. Program został uruchomiony 22 kwietnia 2023 roku, czyli w Dzień Ziemi, co jest znaczące. W końcu dzięki rozwojowi OZE i fotowoltaiki dbamy o środowisko, a przy tym o swój portfel. Cały budżet programu wynosi 955 tysięcy złotych. Czwarta edycja programu zakończyła się przed datą końcową z powodu wydania wszystkich środków przeznaczonych na wsparcie instalacji fotowoltaicznych. Teraz przejdźmy przez główne zasady programu. Okres kwalifikowania inwestycji jest od 1 lutego 2020 roku. Są 3 grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania. 1. Rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. 2. Rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie upustów net metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net billing. 3. Rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie upustów net metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej minimum z programu Mój Prąd pod warunkiem, że a. Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikalności kosztów, czyli od 1 stycznia 2020 roku. B. Zmieniono system rozliczenia wyprodukowanej energii elektrycznej na zasadzie net billing. C. Do finansowania zostało zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd. Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 będzie mogło wynieść nawet 58 tysięcy złotych. Będą to następujące kwoty. Do mikroinstalacji PV o mocy od 2 do 10 kWp jest to 6 tysięcy złotych, a w przypadku dodatkowych elementów jest to 7 tysięcy złotych. Do magazynu energii elektrycznej jest to kwota do 16 tysięcy złotych. Do zarządzenia inteligentnym domem jest to kwota do 3 tysięcy złotych. No i oczywiście w tym programie będziemy mogli liczyć na dofinansowania na pompę ciepła. Pompa ciepła powietrze jest to kwota 4,4 tysiąca złotego lub pompa gruntowa jest to kwota 28,5 tysiąca złotego. Pompa ciepła powietrze woda jest to 12 600 złotego lub pompa powietrze, woda z podwyższoną klasą energetyczną jest to kwota 19 400 zł. Oczywiście mamy dofinansowanie do magazynu ciepła, jest to kwota 5 tysięcy zł. No i w tym programie będzie również możliwość dofinansowania na kolektory słoneczne, jest to kwota 3,5 tysiąca złotego. Jak widzimy, kwoty są wysokie i stanowią ogromne wsparcie w rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju, a tym samym przejście na bardziej ekologiczny i niezależny miks energetyczny niż ten oparty na węglu i paliwach kopalnianych. W tym programie również będzie możliwość założenia pompy ciepła i skorzystania z dotacji, nawet gdy mamy gaz czy ekologiczne już rozwiązanie w naszym domu, gdzie inne programy na to nie pozwalały. Teraz zejdź do linku poniżej, w którym znajdziesz formularz, a po wypełnieniu pomogę Ci uzyskać większe dofinansowanie niż z programu Mój Prąd 5.0. Tak jak mówiłem na początku, nagraliśmy ciekawy materiał, czego nie powie Ci sprzedawca fotowoltaiki. Kliknij tutaj, aby do niego przejść.